A dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka arbitrów z Gorzowa Wielkopolskiego. Jako główny pan Dawid Kuraszkiewicz i pomagać mu będą panowie Piotr Brzozowski i Tomasz Białek. Jednocześnie, drodzy kibice, bardzo proszę o przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych. Siedzimy tak, jak wyznaczone są miejsca, czyli co drugie miejsce wolne. Niestety dla gospodarzy festiwal błędów i nieporadności defensywnej. Thank you.
Mamy ostatni gwizdek arbitra głównego w tym spotkaniu. Wynik ustalony do przerwy okazał się ostateczny. 2-1 MKS Kluczbork pokonuje drużynę Dabrowa u Polonii Stali Świdnica i z kompletem punktów Kluczborkowianie znajdą się w ścisłej czołówce tabeli grupy trzeciej ligi makroregionalnej. W najbliższą sobotę udajemy się na wyjazd na teren Dolnego Śląska. W sobotę o 17 zagramy na wyjeździe z Piastem Żwigród, a na boisko Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wrócimy w sobotę 22 sierpnia. Wszystkich kibiców oczywiście serdecznie zapraszamy o godzinie 15. Troszeczkę wcześniej podejmiemy drużynę Ślęzy Wrocław. To jest, postaramy się zrewanżować rywalom za tą porażkę w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Przegraliśmy tutaj przed kilkoma tygodniami 1-3. Thank you.